Cześć. Wjeździe na czas, hamulec tarczowy czy mechaniczny? Tarcza czy mechanika? Ja osobiście jestem zwolennikiem szczękowego hamulca wjeździe na czas, czy w triatlonie nie jestem triatlonistą, ale wiele ścigałem się na czas i twierdzę, że tarcza jest niepotrzebna i zbędne dołożenie wagi do naszego roweru. Ale pokażę Wam dwa rowery topowego faktora złożonego na pełnym Ceramic Speedzie, na pełnym redzie i Speed Concepta wersji Project One również na pełnej ceramice i pełnym redzie. Jakie mamy różnice? Różnice mamy takie, że w hamulcu tarczowym dochodzi nam troszkę wagi, no bo mamy hamulec tarczowy, ta klamka jest dużo, dużo cięższa, mamy dwie tarcze, koła nie są wcale lżejsze i mamy zaciski i okablowanie, więc jest to dużo cięższy rower. Pomiędzy tymi dwoma rowerami, a mówimy o dwóch full topowych dopasionych rowerach, jest różnica prawie kilograma. Nawet nie wiem, czy ciutkę nie powyżej kilograma. Zważę je dokładnie, bo tego ważyłem z pedałami, a tego ważyłem bez pedałów i odejmowałem wagę pedałów. Natomiast i tak mamy różnicę kilograma po odjęciu pedałów. Więc o mało tego, tu mamy pedały, a tu mamy dropboxa, speedboxa i pod spodem pióro aerodynamiczne, no i oczywiście kierownicę triatlonową, więc tak naprawdę podejrzewam, że będzie więcej jak kilogram wagi, a to jest niestety dużo. W jeździe na czas kilogram sporo, zwłaszcza jeżeli będzie teren bujany, ale nowinki z jazdy na czas. Nowinki mamy takie, że jak ktoś kojarzy Lotusa, to tu są iście prześwity jak w Lotusie. Tył również normalnie zdjęte, wypisz, wymaluj z Lotusa. Aerodynamika tego roweru chwalą się, że jest bardzo, bardzo wysoka. Natomiast aerodynamika Speed Concepta przez wiele, wiele, wiele lat nie mogła być podbita. Dlatego też Trek przez wiele, wiele lat go nie zmieniał, bo nie mogli nic zrobić, co w tunelach aerodynamicznych będzie szybsze. Lance Armstrong zapoczątkował to i to było przez wiele lat kontynuowane. Natomiast rynek wymusił hamulec tarczowy, no bo teraz tarcza, tarcza, tarcza. Ja twierdzę, że tarcza jest wszędzie fajna, ale niestety nie w jeździe na czas. Moim zdaniem jest zbędna. Popatrzmy, tu mamy rower, który jest na pełnej grupie SRAM-a. Oczywiście, jak wiemy, SRAM zmienia swoją grupę. W czerwcu będzie premiera. SRAM przebudował tylną przerzutkę. W stosunku do tego jest przebudowany wózek. Tu mamy co prawda wózek Ceramic Speeda. Korba zostaje bez zmian. Przednia przerzutka zostaje bez zmian. Klamki zyskały większą ergonomię. Tak naprawdę tyle, no i jesteśmy troszkę uwiązani do komputerka, który jest sprzedawany z nowym SRAM-em, który ma obsługiwać elektronikę tego roweru. Natomiast tutaj mamy koła Blackinka, dysk i wiatrak Blackinka. Oczywiście Blacking to jest nic innego jak Ceramic Speed na ceramicznych łożyskach. Tutaj mamy C plusa Corime, to jest najwyższy model Corime, który jest na pełnej ceramice. Płyta, słyszymy, płyta, słyszymy. Koła w bardzo podobnej wadze. Jeżeli chodzi o Corime wiatrak, ten wiatrak jest bardzo, bardzo podobny. Moglibyśmy się tutaj mocno spierać, które koła są szybsze. Moim zdaniem można byłoby to wyliczyć w jakimś tunelu aerodynamicznym, ale podejrzewam, że byśmy się opierali o 0,0 nic. Prześwity. Prześwit w rowerze Speed Concept jest dużo, dużo mniejszy. Prześwit w faktorze jest dużo, dużo większy. Tutaj akurat mamy też porównanie dwóch rowerów, bo tutaj mamy rower w pełni UCI Legal. Jest to rower, który jest tutaj
ustawiony dokładnie w warunkach legalnych UCI. Wiadomo, że mamy obostrzenie mufy suportowej zasięgu Lemondek, a tutaj akurat mamy speed koncepta zrobionego pod triatlon, czyli kierownica szeroka triatlonowa, mamy speedboxa, mamy draftboxa i nielegalne pióro aerodynamiczne, które nam zamyka koło, czyli to koło jest w pełni zamknięte, więcej można wyciągnąć. No i tym się przede wszystkim różni rower triatlonowy od roweru czasowego. Też mamy troszkę inną pozycję, bo w triatlonie po tym po rowerze schodzimy i zaczynamy biegać. W jeździe na czas zaczynamy spadać z roweru, kończymy, jest knockout, wyjeżdżamy się do 100%. Dlatego ergonomia ułożenia ciała w tym rowerze musi być inna, a w rowerze triatlonowym zupełnie inna. Bardzo długo mówiłem o tym, że te pozycje powinny być już dawno podniesione. World Tour to już dawno, dawno temu zrobił. Mam wiele znajomych kolegów, którzy ścigają się jako zawodowcy. Mam wiele kumpli, którzy są mechanikami, są dyrektorami sportowymi itd., itd. w świecie World Tourowym. I oni zawsze mi mówili, Max, podniesienie pozycji jest ważne. Wymyśliliśmy w rowerach wszystko. Wymyśliliśmy w przygotowaniach wszystko. Ciało ludzkie jest takie, jakie jest i trudno je upgrade'ować. Doping został wykluczony. Teraz o dopingu się słyszy naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Bardziej słyszymy o dopingu w peretonie amatorskim jak zawodowym. Więc co? Okazuje się, że ta aerodynamika, no jak wiemy, aerodynamika działa od pewnych prędkości. Napór cząsteczki powietrza działa od pewnej prędkości na plus do góry, a w pewnych prędkościach na minus. Wszyscy chcą się skłonić głową w dół i myślą, że jest szybciej. To jest tak trochę, to są bardziej efekty, jak sobie obniżymy głowę, bo jak wsiądziemy w malucha i jedziemy 100 na godzinę, to się czujemy, jakbyśmy siedzieli w jakimś Mercedesie S-klasy i jechali nim 250. Efekty. Efekty nie przynoszą nam efektywności. A tu chodzi o efektywność i te pozycje są podnoszone. Jak widzimy, Hanzo został wyposażony w wysoki maszt, który jest oczywiście docinany. Tu już jest on docięty pod klienta z wymiaru, tak żeby było UCI legal. W speed koncepcie mamy różne systemy mostka i podnoszenie tego kokpitu, więc tak naprawdę w jednym i w drugim możemy uzyskać identyczną pozycję, identyczne opory powietrza, zminimalizować ergonomię, zrobić dokładnie taką samą. Mamy w speed koncepcie ramę UCI legal. Tu są akurat założone komponenty do triatlonu, więc w tym momencie jest nielegal. Natomiast mamy UCI legal, mamy UCI legal. I tak naprawdę mamy dwie topowe maszyny, które są w dwóch różnych rozpiętościach finansowych. Faktora, który będzie kosztował naprawdę dużo. Speed koncepta starego, który będzie kosztował na dzień dzisiejszy mało. Parametry te same, waga w dół. I co? No umówmy się, no... Po co jest hamulec tarczowy w rowerze czasowym? Moim zdaniem zbędny. Hamulec zwykły jest wystarczający. Nie mamy niebotycznych prędkości, nie mamy 100 zakrętów, nie jeździmy tym rowerem w śniegu, błocie, więc moje zwolennictwo hamulca mechanicznego jest jak najbardziej poparte. Wiele, wiele lat ścigałem się na czas. Kiedyś się ścigało zupełnie na innych rowerach, natomiast prędkości kręcili bardzo podobne i w tych czasach, mimo takich kosmicznych sprzętów, nikt nie kręci o kosmos więcej prędkości, nerwom, kosmos więcej czasów. Ja jeszcze wywodzę się niestety z kozy, czyli z małego koła 24, później 26 przód. Wiele lat się na kozie ścigałem na torze. Pozycja była dosłownie taka, byłem obniżony głową powyżej dupy i wcale nie jeździłem szybciej. Podniosły się pozycje bardzo wysoko i jeździ się szybciej. To, co ja zdążyłem przetestować na swoich rowerach czasowych, to podniesienie pozycji daje dużo ulgi dla ciała, chłodzenia, które jest bardzo istotne
w naszym ciele, żeby organizm nie dostawał po gnatach. Natomiast tak naprawdę trudno porównać te dwa rowery, dwa topowe sprzęty. Co lepiej kupić? To, co się podoba i co jest na czasie w tym momencie, bo wiadomo, że rowery czasowe u amatorów są po co? Co się nie dojeździ, to się dowygląda, a u zawodowców ma jeździć. Więc co wybrać? Tak naprawdę ja żadnych argumentów tutaj nie dałem, bo tak naprawdę, umówmy się, ich prawie nie ma. Natomiast ceny rowerów na zwykłym hamulcu spadły bardzo mocno, bo nikt ich nie chce, bo teraz tarcza jest na topie. Więc jeżeli ktoś chce jeszcze szybki, fajny rower, no to moje zdanie, inwestycja w rowery na zwykłym hamulcu, jeżeli bogatego stać, to taką tłustą świnkę można mu wpakować. Natomiast w jednym i w drugim rowerze uzyskamy dosłownie to samo, ale wykonanie w tych czasach tych rowerów kosmicznych jest naprawdę kosmiczne. No jest to zbudowane, no umówmy się, bardzo, bardzo ładnie. Tu jest wszystko spójne kolorystycznie i technicznie, bomba. Natomiast jak sobie zobaczymy na ten rower, czy ktoś powie, że jest dużo brzydszy? A moim zdaniem nie ma się również czego przyczepić. Topowa grupa, topowy rower, tu jest akurat malowanie Kosmos. Zaraz go postawię na podest. O. Będzie ładniejsze światło. Tu jest akurat lemontka zrobiona Wattshopa. I proszę, zobaczcie, no cukiereczek, niczego mu nie brakuje w stosunku do faktora. Prawda? Speed Concept jest bardziej opatrzony, no bo widzieliście go milion tysięcy razy. Zapoczątkował tą geometrię i tą konstrukcję jeszcze Lance Armstrong. I Trek przez wiele, wiele czasu nie mógł stworzyć nic, co będzie znacznie szybsze w jeździe na czas czy w triatlonie. Dopiero teraz powstał nowy Speed Concept. Więc tak naprawdę tej maszynie niewiele brakuje, albo nie brakuje nic. A czy ktoś będzie chciał mieć hamulec tarczowy czy mechaniczny, to już od jego budżetu zależy. Ja twierdzę to, co powiedziałem. Niekonieczny jest hamulec tarczowy w jeździe na czas, niekonieczny jest hamulec tarczowy w triatlonie. Wystarczający jest hamulec mechaniczny. Natomiast rynek wywarł presję i hamulec tarczowy robi się już wszędzie. Koniec, kropka, tak jak karbon stał się na tyle popularny i tani i prosty, w obróbce szybki, że za chwilę, podejrzewam, że kilka lat i nie będziemy używać amelinium, jak to się mówi. Więc co? Taka mała porównywareczka Hanzo i Speed Concepta. Jeżeli ktoś nie widział Hanzo, chce go kupić, to proszę, może się dokładnie przyjrzeć, jak to jest zbudowane. Bardzo ładnie. Supporty. Tu jest akurat support Pressfit. O dziwo, zastanawiam się, dlaczego tam nie ma T47, a tu jest system Treka. Jeszcze supportów. Nowy Trek posiada T47, nie ma Pressfitu. Natomiast możecie sobie obejrzeć dokładnie Speed Concepta, którego wielu, wielu z Was widziało naście tysięcy razy. Miłego dzianka.